Borbor TV, Borbob. Ja nie lubię Borbob TV, Borbob TV dla mnie to jest gównowy debil. Napisał mi w komentarzu, że kławru sensacją będzie, jak umrę kławru, jak umrę na żywo. Fel głupi kławru. Możesz to nagrać i zaszutować i mu to podesłać, że jest kławru nienawidzącym, upośledzonym, kławru pseudo debilnym youtuberem, który kławru no jest nienawidzącym kretynem po prostu i po, taki kławru, tak samo jak jest jeszcze jeden, Cypiński. Kawruch następny, kawruch ryjku, kawruch sklep, kawruch nie mogę zejść, kawruch bulbozaur, kawruch abrakadadaur, kawruch człowieku, kawruch tego z pizdy wzięty, kawruch. I ktoś może wiesz, czy wypowiadałem na temat kawruch, też streamerów, kawruch. Co to w ogóle jest? Kim oni są w ogóle? Jakieś leszcze, co wiesz, całe życie kawruch. Z domu nie wychodzą, tylko nagrywamy jakieś rolejki, filmy, kawruch. Daj. Szkoda, kładę wyprawę, karać kursy na usłowku, naprawdę. Nie mówiłem tego jakieś 2 miesiące i zauważyłem, że jak tego nie mówię, to naprawdę dzieje się tak, jak mówiło mi wiele youtuberów, także zalajkujcie koniecznie ten odcinek, żeby trafił on do szerszej publiczności i żeby moje zasięgi znów poszły do góry. Dzięki. Witajcie, Ancymona, jestem Mati, a dziś wróciłem, już jestem w domku, już dziś do was wróciłem, tak? Już jestem, spokojnie, już szeryf wrócił, tak? Ja wróciłem, już możecie być spokojni. I dzisiaj sobie porozmawiam na temat, który ostatnio jakby wpadł mi do głowy i jest taki w miarę ciekawy, to jest takie jakby przemyślenie. Pogadam o tym wszystkim, co się aktualnie dzieje na YouTubie, jeśli chodzi o streamerów i o podejście do streamerów i o podejście do komentarii i tak dalej. I to wszystko postaram się jakby zmontować i pociąć tak, żeby to było jednak dynamiczna, a nie żeby była to taka sucha gadka, której nikt z was nie będzie tak naprawdę słuchał. Ostatnimi czasy zauważyłem pewną zależność, że po tym jak wynikła sprawa z Rafatusem, to nagle wszyscy zaczęli właśnie mówić w negatywny, bardzo, bardzo, bardzo mocny sposób o streamerach, o pato streamerach, jacy oni nie są źli. I prawda jest taka, że ja również też tak mówiłem, ale jest tutaj różnica, o której jakby chyba nigdy nie wspominałem. No ale wiecie, po Rafatusie wszyscy są jakby wrzucani do jednego wora, że ten się zesrał, ten rozwalił komuś butelkę, ci się biją, ci chleją. I naprawdę jestem jakby w stanie zrozumieć, że niektórym to się nie podoba, że niektórym to się podoba. I że ja jestem jednak taką osobą, która chyba nigdy nie ogarnie i nie zrozumie tego, że ludzie chcą im wpłacać tą kasę, żeby bawić się tak naprawdę ich kosztem, bo wiecie, to nawet nie jest taki donate, że a masz, żebyś tam, nie wiem, rozwijał się, tylko to jest taki donate, a masz 3 złote, napij się wódki, nie? Żebyś był bardziej pijany, żebyśmy mogli to zszotować, albo żebyśmy mogli cię po prostu wyśmiać. No i są takie osoby, które komentują to wszystko, nie? Które uważają się za lepszych, albo po prostu chcą sobie to komentować. I tutaj zauważcie jedną rzecz i zrozumcie jedną rzecz. To, że ja coś skomentuję, to, że ja coś nazwę według mnie, moimi oczyma po prostu, jako obserwator, że coś mi się nie podoba, albo że coś jest złe, albo że czegoś nie powinno być, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. To, że ja powiem, że czegoś nie powinno być, albo że coś mi się nie podoba, to nie znaczy, że to powinno od razu zostać wywalone. Bo jestem tylko jednym z wielu youtuberów. Ja nie jestem YouTube'em, nie jestem, wiecie, kimś, kto po prostu trzyma pieczę nad YouTube'em i on będzie sądził żywych i umarłych, nie? Wiecie, za dobro wynagradzał będzie, a za zło będzie karał. Bo tylko jestem osobą, która komentuje, która ogląda, patrzy, podsumowuje, punktuje i komentuje. Tylko i wyłącznie. Ale w tym wszystkim trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że jak ja kogoś podsumuję i ta osoba mnie wyzywa, to już nie jest drama. To nie jest od razu drama i że wiesz, że będę do niego jechał i będę się z nim bił. Tylko to jest taka YouTube'owa przepychanka. Jeśli ktoś tego naprawdę nie rozumie, no to już jego wina i jego sprawa. I jego nerwy przede wszystkim. Grasz FIFA cały czas, prawie to się nie dziw. To Radrace, to wyłączam tego live'a. Jak wam się ruch FIFA nie podoba, to Radrace. Mimo to druga sprawa jest taka, że jak ktoś naprawdę przesadza, jak na przykład było z Rafatusem, który wyskakiwał do swojej dziewczyny z pięściami, albo groził synowi Nitra, no to za takie coś, wiecie, to już nie jest picie, to już nie jest bicie się między sobą. Tego już nie można nazwać patostreamami, po prostu to jest przesada. Coś, czego po prostu nie powinno być w tym i w tym miejscu. Wiem, że teraz niektóre osoby powiedzą mi, że sam sobie przeczę, bo najpierw powiedziałem jedno, teraz powiedziałem drugie, ale mam nadzieję, że w tym po prostu momencie również zrozumiecie, o co mi chodzi, że jest taka granica, do której jest coś akceptowalne i jest na przykład później coś takiego, że grozisz synowi kilkuletniemu, on tam chyba ma 2-3 lata,
Więc takie coś po prostu nie powinno mieć miejsca nie tylko na YouTubie, ale w ogóle nigdzie. Ja zanim miałem te konta, człowieku, miałem takie ruch biznesy, że ty sobie głowy nie ustawisz nawet. Ruch, ty głupia kurza, mam jej ruch z pompy. Ruch, pilnuj tej pompy, bo cię ruch galogry, co kurwa po raz dziesiąty. I Antosia sobie jak pilnuj. Bo kawru może się kawru jemu krzyżak i nie chce się stać. Trzecia sprawa jest taka, że wiele osób, bardzo, bardzo dużo osób traktuje YouTube'a zbyt poważnie. I przyznam się szczerze, ja przez długi bardzo okres również traktowałem tego YouTube'a bardzo poważnie. Wiecie, jak kogoś punktowałem albo jak nagrywałem o kimś, to nie starałem się robić tego w jakiś sposób żartobliwy, taki śmieszny, tylko tak, żeby pocisnąć. Co będę zmieniał w przyszłych odcinkach i na pewno to zobaczycie. I w tym wszystkim ludzie trochę zapominają, że ten YouTube to jest rozrywka. Jest taki kanał Bystrzak TV, który oczywiście skomentuje, ale jest taki kanał Bystrzak TV, którego streamy polegają na tym, że oni piją, biją się, ale mają tą swoją publikę, która odpala ich streamy i pije razem z nimi. Pije razem z nimi, wiecie, to jest też takiego, że jest taka po prostu impreza, to jest taka domówka w całej Polsce, tylko ludzie nie są w jednym pomieszczeniu, tylko są rozmieszczeni po całej Polsce i oni sobie piją razem z nimi. Mi się to nie podoba, ale to nie jest mój content. Jest na przykład, nie wiem, Daniel Magical, który ma 8-9 tysięcy widzów i on robi show w głupkowaty sposób. Do mnie również nie trafia, ale ludzie to oglądają. Góra, 5 razy dół, 5 razy góra, 5 razy dół, 5 razy kolano, 5 razy kolano. Jest góral, którego wiele akcji mi się nie podoba, ale jest na przykład plażowanie, które mnie śmieszy. Albo jest jakieś tam biwakowanie. Koleś wychodzi z namiotu, nie, koleś najpierw chowa się do namiotu, bo ustawia sobie dźwięk burzy i mówi, że zaraz zacznie padać, a później wychodzi z tego namiotu, żeby pozbierać grzyby. Ale grzybów, dawaj. Nie wszystko musi mi się podobać w danych rzeczach, żeby mnie to śmieszyło, także pamiętajcie, że YouTube to przede wszystkim rozrywka i okej, są jakieś tam kanały, żeby czegoś nas nauczyć, ale wiecie, kiedyś to było. Kilka lat temu było tak, że było pełno po prostu filmów z kotami i to było śmieszne, miało być śmieszne i tylko i wyłącznie miało mieć taki cel, żeby rozbawić kogoś, nie? A teraz są te pato streamy, ludzie się czepiają, ja też się czepiam i się będę czepiał, ale to, że czepiam, nie znaczy, że nie mogę korzystać z tego wszystkiego jego przyjemności, tak samo wy. Oglądając moje filmy albo innych ludzi od komentarzy, nie zarażajcie siebie i nie dajcie się ponieść jakby tej całej negatywnej energii. Wyciągajcie to, co jest jakby pozytywne i to, co jest śmieszne, bo to, że ja coś powiem, to nie znaczy, że wy od razu musicie się z tym zgadzać. Jest tu czwarty punkt, który jest takim chyba idealnym podsumowaniem i jest idealny na czwarty punkt, jeśli chodzi o ten cały film i to o te wszystkie poprzednie punkty. Drogie kanały komentarzy i drodzy ludzie, którzy bardzo, bardzo mocno lubią wyrazić swoje opinie w internecie. Co byśmy my, wszyscy, nasza społeczność, która komentuje, która recenzuje, która wyjaśnia, która obraża, która popiera. Co my wszyscy byśmy komentowali, gdyby nie ci pato streamerzy? Oczywiście byłaby Nanami Chan, byłaby Seksmasterka, ale zauważcie, ilu z waszych filmów by nie było na waszych kanałach. Bo jeśli chodzi o moją serię Onkologia, myślę, że z 20, z 30. Także na pewno jakaś 1/6, 1/5. Szczególnie teraz, kiedy jeszcze te streamy coraz bardziej rosną. Bo wcześniej jeszcze tego nie było. Ale co by wszyscy byśmy komentowali, gdyby nie to? To, że ktoś robi sobie stream z Minecrafta? Albo nie wiem, z jakiegoś Battlefielda? Albo z jakiejkolwiek gry? Nie mielibyśmy czego komentować. Także to nie jest tak, że bądźmy teraz wdzięczni, że oni chleją. Tylko pamiętajcie w tym wszystkim, że chodzi o dobrą zabawę, że chodzi o rozrywkę. Im chodzi o rozrywkę i o zarabianie, nam chodzi o rozrywkę i komentowanie, ale w tym wszystkim po prostu chodzi o dobrą zabawę, rozrywkę i żebyśmy naprawdę wchodzili tutaj nie po to, żebyśmy się wyzywali, tak wiecie, tak na maksa, toxic, bo możemy się powyzywać tak bardziej roastując. No ale jednak, żeby zachować jakąś taką, wiecie, nutkę zabawy w tym wszystkim. Mam nadzieję, że to zapamiętacie i mam nadzieję, że sam to zapamiętam. Tyle ode mnie. Koniecznie oceńcie ten film, bo ostatnio zasięgi mi naprawdę spadły i będę znowu pracował, żeby je wszystkie odbudować. Napiszcie, co wy o tym wszystkim myślicie, bo również jestem ciekaw waszej opinii. I poza tym standardowo wpadać na grupę Simona Matego, Face'a, Snap'a, Instagrama, sklep z koszuliczkami i Patronite'a. Najniższy próg piąteczka. I zasubskrybujcie, również jeśli podoba wam się mój tok rozmowania. Pamiętajcie, co złego dnia, trzymajcie się, cześć, bye.